jestem Robert, ale mówią na mnie Robo. Słyszałem. Nie wyglądasz mi na świra. Czego nie można powiedzieć o tobie? Płacą ci za to? Co ty? Ja robię tego dla pieniędzy. Zresztą tutaj nie są one do niczego potrzebne. Ot tak, dla przyjemności, tak? No. Kojarzysz tą dziennikarkę, która tutaj się pęta po tym szpitalu? Powiedziała mi, że jak zajdzie ze mną w ciążę, to potem wsadzi ten pult czy coś tam do słoika i zakonserwuje. Wyobrażasz sobie? A mówią, że to ja jestem niebezpieczny. Połowę ludzi, których znam, powinni tutaj zamknąć. Sypiasz z nią? Za tę historię? Nie, stary, nie. Ona jest po prostu jebnięta. Nie wiem, przyjacielu, jak to działa, ale póki działa, to mi się podoba. Masz ochotę? Na co? Na ciebie? Nie, głupko, ja tą dziennikarkę, przecież mogę z nią pogadać. Nie, dzięki. Na pewno? Na to prawdziwa maszyna do pieprzenia. Zresztą jak chcesz. Żeby ktoś o mnie pytał, to wymyślisz, przyjacielu. To jest na siebie.